Cześć, witam was serdecznie z tej strony Paweł z xman.pl. To chyba pierwszy raz po jakichś 2 latach, odkąd nagrywam swój materiał w kuchni. Tutaj zaczynała się moja przygoda z nagrywaniem filmów na YouTube i pamiętam, jak na tym stole układałem lampy Godoxa i Quadrilite'a, żeby wam o nich trochę opowiedzieć. Sporo czasu minęło, stół się zmienił, widać, że już nie jest tak pierwszej świeżości. Powiem wam, że miło w sumie wrócić do tych wspomnień, do tych początków, bo były bardzo, bardzo fajne i dobrze mi z nimi. Dziś odcinek znowu o cyberbezpieczeństwie. Ostatnio was ostro postraszyłem. Wiem, że te strachy zadziałały, bo odezwało się do mnie kilka osób. Pytaliście mnie również o to, w jaki sposób skonfigurować te aplikacje, bo nie wszystko było jasne po tym pierwszym materiale. Ale dzisiaj jest dobry dzień na to, żeby te wszelkie wątpliwości rozwiać. Dzisiaj jest dobry dzień na to, żebym pokazał wam, jak ten wasz telefon może pomagać wam chronić dostęp do usług takich jak mail, Facebook, Instagram czy na koniec WordPress. Będę to wszystko pokazywać na przykładzie aplikacji Tipro Mobile z 2 powodów. Po pierwsze, jestem zawodowo związany z tą aplikacją od wielu lat. Po drugie, ja uważam, że ona jest bezpieczniejsza niż Google Authenticator. Jeśli teraz zastanawiacie się, czy chłopaki z Krakowa mogły zrobić coś lepiej od Google'a, cóż, no, czasami tak po prostu bywa. Skąd ta moja opinia? Powody również są tutaj 2. Po pierwsze, my w Tipro Mobile bardzo pilnujemy tego, czy ktoś i w jaki sposób ten ktoś ma dostęp do waszych materiału kryptograficznego, czy na przykład do tokenów. Taki token to jest klucz właśnie służący do tego, żeby otworzyć safe z tymi kodami jednorazowymi powiązanymi z konkretną aplikacją. My tego pilnujemy, Authenticator tego nie pilnuje. U nas możecie używać, żeby dostać się do tych kodów jednorazowych, kodu PIN, który nadajecie sobie w momencie wiązania telefonu z aplikacją, na przykład z Facebookiem, albo przy użyciu waszego paluszka, jeśli macie telefon zaopatrzony w taki czytnik linii papilarnych. Teraz dużo telefonów je ma, więc to znacznie ułatwi wam sposób dostępu do tych tajnych kodów. Druga sprawa, jeżeli chodzi na przykład o hasła PIN, no to Tipro Mobile też tutaj fajnie pilnuje tego, żeby nie ujawniać za dużo informacji. My nigdy nie mówimy, że wy podajecie złe hasło do skrzynki z kodami. Pokazujemy natomiast taki rysunek i pokazujemy go również w tym momencie, kiedy wiążecie sobie ten telefon z aplikacją. Ten rysunek musicie sobie zapamiętać, bo jeśli będziecie się mylić, to on będzie niewłaściwy. Nie będzie taki jak w momencie parowania. Wszystko po to, żeby nie dawać informacji atakującemu o tym, że się myli, o tym, że jest coraz bliżej celu, bo to jest również informacja, którą chcemy zachować dla siebie. Choćby z tych powodów i również z tego, że Tipro Mobile pod spodem to znacznie bardziej skomplikowana aplikacja, która również daje inne warianty uwierzytelnienia w wariancie korporacyjnym. Wybrałem ją do dzisiejszej demonstracji, ale oczywiście możecie korzystać również z Google Authenticatora. Tam wszystkie te operacje będą wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Zamiast gadać, teraz czas, żeby zająć się konfiguracją tych kont. Zaczniemy od Facebooka. Później pokażę wam, jak to wygląda w przypadku Gmaila, a na sam koniec zerkniemy sobie, co trzeba zrobić, żeby takiego dwuskładnikowego uwierzytelniania używać z waszym WordPressem. Wspominałem wam już, że powiązanie tej aplikacji Tipro Mobile, którą musicie ściągnąć na początku, co pokazywałem wam przed momentem, jest dosyć prostym procesem. Pierwsze, co musimy zrobić, to możemy sobie już uruchomić aplikację Tipro Mobile. Tutaj po prawej stronie w dolnym rogu znajdziecie taki plusik, który zaraz posłuży nam do tego, żeby dodać do naszej kolekcji tokenów, u mnie ona już wygląda dosyć imponująco, dodać sobie nową aplikację, w tym przypadku będzie to Facebook. W Facebooku musimy kliknąć sobie w ustawienia, wybrać sobie Security i Login, a następnie w takiej specjalnej sekcji, którą tutaj znajdziecie, Two-Factor Authentication, wybrać Use Two-Factor Authentication, czyli użyj drugiego składnika logowania. I mamy tutaj do wyboru albo SMS,
który absolutnie Wam polecam, ze względu na to, że on niesie jeszcze tą cechę, o której mówiłem w poprzednim filmie, czyli jeśli będziecie robić coś innego, a dostaniecie SMS, to wiecie, że ktoś się dobiera do Waszego konta, a to też jest ważna informacja. Albo możecie wybrać taką aplikację jak Tipro Mobile. Ja wybieram Tipro Mobile, klikam dalej. W tym momencie Facebook generuje dla mnie QR kod, który będę skanował w aplikacji Tipro Mobile. I tutaj jedna uwaga, to Wasz sekret. Jeśli ktoś go podejrzy, sfotografuje albo zeskanuje w tym samym czasie, będzie mógł generować dokładnie takie same kody jak Wy. Ważne jest zatem, żebyście robili to w warunkach, które minimalizują ryzyko przechwycenia takiej informacji. No spójrzcie, czy nie macie przypadkiem nikogo za plecami, ja nikogo nie mam. Więc w tym momencie mogę uruchomić mój skaner, wybrać skan QR kod, wycelować go w ekran aplikacji i to tyle. Aplikacja prosi mnie o nadanie PIN-u, ja to robię, będzie to PIN czterocyfrowy. Tutaj mogę wybrać również opcję pozwalającą na uwierzytelnienie się przy użyciu fingerprintu. Zaznaczam ją, bo używanie odcisku palca jest szybsze niż przepisywanie kodu. Natomiast ta aplikacja, ta grafika, którą tutaj widzicie, to to, co musicie sobie zapamiętać. Ona będzie pokazywać się Wam wtedy, kiedy podacie poprawny kod PIN do swojej aplikacji. W każdym innym przypadku będzie wyświetlać się coś innego. Akceptacja, potwierdzenie przy użyciu palca i już mogę cieszyć się kodem OTP. Klikam dalej i teraz muszę przepisać ten kod na ekran mojego komputera. I od tego momentu mam powiązane moje konto facebookowe z tokenem OTP. Za każdym razem przy ponownym logowaniu, co zobaczycie zaraz, będę przepisywał kod wygenerowany przez Tipro Mobile. Teraz pora zająć się Gmailem. Jeśli zalogujecie się już do Gmaila przy użyciu swojego loginu i hasła, teraz warto wybrać sobie konto Google. Tutaj znajdziecie panel ustawień, gdzie możecie zdecydować o swoich ustawieniach bezpieczeństwa. Klikamy w bezpieczeństwo. Dalej znajdziecie zaloguj się używając telefonu i weryfikacja dwuetapowa. Te obydwa ustawienia znajdują się w takiej sekcji, która nazywa się logowanie do Google. Ja włączam w tym przypadku weryfikację dwuetapową. Klikam rozpocznij. Muszę ponownie potwierdzić swoje hasło, więc zamknijcie oczy. Widzicie, jak łatwo przejąć czyjeś hasło? Wystarczy, że możecie popatrzeć na taką osobę na YouTubie, kiedy wpisuję je w okno przeglądarki i w sumie wszystko gotowe. Tutaj należy podać numer telefonu i wybrać, w jaki sposób chcesz dostawać kody. Ja zachęcam Was do tego, żebyście stosowali SMS-y. Powiedziałem Wam już dlaczego. W tym momencie na mój telefon przychodzi SMS. Nie mogę Wam go pokazać, ale Wam go pokażę. Tutaj jest SMS od Google'a. Przepisuję kod jednorazowy, który dostałem. OK. I w sumie tyle. Ostatnia czynność, jaką muszę wykonać, to potwierdzić, że faktycznie chcę włączyć tą weryfikację dwuetapową. Chcę ją włączyć, bo chcę czuć się bezpiecznie i od tego momentu mogę się nią cieszyć. Oczywiście w sekcji poniżej istnieje możliwość uruchomienia również alternatywnych sposobów na logowanie do Gmaila i znajdziecie tutaj również Google Authenticatora. Można klikać wygeneruj. Pyta, dla jakiego rodzaju telefonu. Wybieramy Androida. I również mamy tutaj QR kod, który będziemy musieli zeskanować w tym momencie przy pomocy Tipro Mobile, więc znowu plus. Dodajemy sobie hasło.
wartościach. Okej. Moment. Raz, dwa. Skanujemy QR kod. Udało się go zeskanować. Definiujemy hasło. Pokazał się nowy rysunek. Ja specjalnie użyłem innego hasła. I w tym momencie mam znowu wygenerowany kod, który będę musiał przepisać jako ten pierwszy inicjujący w przeglądarce. Więc weźmy się za jego przepisanie. I od tego momentu mam alternatywną formę obok SMS-ów w postaci takiej aplikacji, która będzie mi te kody generować. I teraz słowo wyjaśnienia. Google najpewniej nie będzie Was prosił za każdym razem o to, żebyście podawali kody jednorazowe. Google jest na to za mądry, wbrew temu, co powiedziałem na samym początku. W przypadku aplikacji Google'a istnieje bardzo dużo innych mechanizmów, które sprawdzają, czy wy to wy, które sprawdzają, czy wasze urządzenie to wasze urządzenie, tylko po to, żeby was nie obciążać, tylko po to, żebyście nie musieli ciągle przepisywać tego kodu jednorazowego. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak działają wasze kody jednorazowe, wystarczy zjechać na tej stronie, na której się znajdziecie w sekcji bezpieczeństwa, na zaufane urządzenia i kliknąć usuń wszystkie. W tym momencie przy kolejnej próbie logowania z dowolnego urządzenia zostaniecie poproszeni o drugi składnik, ale zaraz po tym Google zacznie analizować, skąd się logujecie, zacznie Was pilnować i postara się Was więcej nie obarczać dodatkowymi pytaniami. Tak będzie wyglądać przyszłość bezpieczeństwa. Będzie coraz więcej takich rozwiązań, które będą monitorować również nas jako użytkowników w sposób ciągły, nie wyciągając informacji może o nas samych, ale raczej o sposobie, w jaki zazwyczaj się zachowujemy i będą sprawdzać, czy ten sposób nie odbiega zanadto od normy. Continuous Authentication. Słuchajcie, na sam koniec, last but not least, konfiguracja WordPressa. Na przykładzie mojego portfolio na pawelblad.pl. Tutaj treści muszą być ocenzurowane. Tutaj musi być kontrola jakości związana z emitowanym kontentem. Dlatego ten two-factor mi się tutaj przyda w wyjątkowy sposób. I pierwszą rzeczą, jaką wy musicie zrobić, to zintegrować się z jakimś narzędziem, które pozwoli na połączenie tego telefonu z tą aplikacją webową. W tym celu musicie wejść sobie do zakładki wtyczki, kliknąć dodaj nową i wpisać w wyszukiwarkę TuFas. Na liście wtyczek znajdziecie TuFas Lite Google Authenticator. Ta wtyczka bardzo dobrze pracuje również z Tipro Mobile, więc wystarczy, że klikniecie zainstaluj teraz. Ona musi się ściągnąć z internetu. To ta integracja nie jest dramatyczna, także jest to operacja bardzo prosta. Po instalacji musicie aktywować sobie tą wtyczkę. Pojawi się przycisk aktywuj. No i teraz musimy ją skonfigurować. Pojawił nam się z lewej strony TuFas Lite. Klikamy na to TuFas Lite, jest na pasku. No i teraz będziemy musieli zrobić to, co już doskonale umiemy robić, czyli zeskanować sobie QR kod. W kroku drugim klikamy Show QR kod. Generowany jest dla nas nowy sekret. Ten nowy sekret skanujemy oczywiście przy użyciu Tipro Mobile i to jest operacja bardzo prosta. Wystarczy kliknąć sobie plusik, dać scan QR code, wycelować w ekran i już. Znowu nadajemy PIN do tej aplikacji. Pokazuje nam się znany obrazek. Tu decydujemy, czy chcemy używać fingerprinta. Skanujemy sobie paluch. Przepisujemy kod, który nam się wygenerował w okienku poniżej i możemy cieszyć się już w tym momencie skonfigurowanym drugim faktorem dla WordPressa. Od tego momentu przy każdym logowaniu poza standardowym loginem i hasłem będziemy proszeni również o to, żeby podać tutaj wygenerowany przez nasz Tipro Mobile kod jednorazowy. Ja w tym momencie sobie przepiszę. Odświeżę kod. Sprawdźmy, czy działa, nie? To również jest bardzo ważne.
3, 2, 1. Właśnie mam problem z internetem dzisiaj. Mam nadzieję, że działa. O. Sesja wygasła. Zrobię jeszcze raz. Generujemy sobie kod. Prawdopodobnie to jest wynikiem mojego wolnego internetu. Ale zobaczymy zaraz, czy wszystko się udało. Może jeśli nie, już nie dostanę się nigdy do swojego panelu. Jestem w panelu, wszystko działa, wszystko zakończyło się powodzeniem. Słuchajcie, pamiętajcie o jednym. To dodawanie drugiego faktora jest bardzo proste. Tam, gdzie możecie, korzystajcie z SMS-ów. One dają wam pewną dodatkową wiedzę. Tam, gdzie nie możecie, starajcie się korzystać z aplikacji darmowych, takich jak Tipro Mobile, takich jak Google Authenticator i dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Pilnujcie go, bo utrata dostępu do tych wszystkich usług może być naprawdę bardzo smutna w swoich skutkach. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!